Dzisiaj porozmawiamy o ciszy. O tym, jak cisza może pomóc nam rozwijać siebie i relacje między nami. Amen. Jedziemy? Tak. Okej. Ciao. Cześć, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowa. Codziennie o 5.30 z samego rana przekazujemy Wam jeden tip na dany dzień. A dzisiaj z okazji Wielkiego Piątku, zamiast kawki, woda. Ty, autentycznie mamy tylko wodę tutaj. Możemy tak kapnąć nawet, żeby było widać. A wierzycie nam na słowo. Tak, pomyśleliśmy, że jest to idealny czas, żeby porozmawiać o tym, jak możemy wykorzystać tę ciszę, refleksję i zadumę do rozwoju nas i naszych relacji. Żeby to nie było jakieś takie pustkowe milczenie, nic nieznaczące, tylko żeby jednak każdy z tych dni triduum wykorzystać jakoś owocnie. Tak. I ostatnio czytałem i nawet omawialiśmy tę książkę Cyfrowy minimalizm, którą napisał Cole Newport. Streszczenie na kanale Michał Szczepanek YouTube. Oraz Weredycyka Show, też również wzmianka. Tak. I tam była świetna idea o tym, żeby ograniczyć korzystanie z social mediów, z telefonu. Mediów, tu ktoś nam właśnie zwrócił, social że mediów? Jeśli social, to muszą być media. Social media. Tak. Lub a, z mediów a jeśli media, to medias, tak. Dziękujemy. I przełożyć ten akcent spędzanego czasu na to rękodzieło, spędzanie wspólne z rodziną tak. i tak dalej. Czyli na relacje analogowe. Tak. I najprostszą rzeczą, która może nam w tym pomóc, to ustawienia, powiadomienia, wyłącz. Czyli jeżeli ktoś nie trzy kliknięcia, a ile spokoju na pół życia. To jest najprostsza wersja. Dokładnie. A dla osób, które uważają, że to jest za proste i nie dla nich, to można zastosować inną rzecz. Wyznaczcie sobie jakiś czas, intencjonalny, kiedy korzystacie z mediów społecznościowych. Tak. I poza tym czasem nie dotykajcie telefonu. Tak. Czyli to jest takie trochę już półśrodek, że nie mamy cały czas wyłączonych tych powiadomień, ale mamy taki czas, kiedy bez poczucia winy możemy wchodzić, sprawdzać sobie przez na przykład kwadrans, rano i wieczór, co do nas przyszło, odpowiadać na wiadomości, szperać na jakichś śmiesznych memach i tak dalej, prawda? Albo jeśli retrospekcja wasza wskazuje, że w którychś mediach społecznościowych przepompowaliście najwięcej bezproduktywnego czasu. Wiem, że powiedziałem tak bez sensu, nie? Wiadomo, ale, o co chodzi. Ale Michał pewnie tego nie wytnie. Odinstalujcie tą aplikację z telefonu. No nie? Ja tak robiłem już ze 4 razy z Twitterem. Teraz znowu go nie mam. Później mnie korci, żeby zainstalować. Ale myślę sobie, kurka, nie publikuję na Twitterku, to po co będę czytał te głupoty? No, lub rozwiązanie pośrednie znowu. Przenieś się na korzystanie z tych portali na komputerze. Tak. Czyli już nie, że masz w kieszeni dostęp cały czas, kiedy tylko czujesz, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. Pobyć chwilę w ciszy zamiast tego, to sięgamy do kieszeni i wyjmujemy i patrzymy, co się dzieje, no nie? No. A ta cisza jest tak cenna, że nawet jadąc samochodem, wyłączmy radio. Był świetny odcinek, moim zdaniem i naszych komentatorów, o medytacji. Tam też mówiliśmy o tym, że cisza jest takim dzisiaj towarem deficytowym, bo jest tak zwana gospodarka uwagi dzisiaj obecna. Czyli, że te wszystkie media społecznościowe koncentrują się na zdobywaniu naszych oczominut. No bo to jest konkretny pieniądz, reklamy tam i tutaj dalej, nie? I płacimy najcenniejszą walutą, czyli naszą uwagą. Tak, dzisiaj uwaga jest tym, o co walczą te duże koncerny. No bo jak wygląda każdy nasz dzień? Pomyślmy sobie normalnie, nie? Wstajemy, wielu z nas włącza od razu radio. Wsiadamy do auta, włączamy radio. Wielu z nas nawet ma takie słuchawki jak Michał, czyli bez kabelków i tam cały czas coś nadaje, no nie? No niektórzy mają wdech, wydech, ale... Może nadawać, ale czy musi? No właśnie. Może właśnie nie musi. Czy potrafimy wytrzymać ze sobą w ciszy? Tak. To jest czy jesteś na tyle odważny, żeby rozładować swój telefon i zapomnieć o ładowarce? Nie? No. Na jakiś czas, przynajmniej na ten weekend. Mówią, że małolatom bardziej, że małolaty bardziej boją się niedostępu do sieci, niż tego, że im jedzenia braknie. No. Ciekawe to jest, tak, nie? Tak. Ciekawe, czy wśród was są takie małolaty. I mamy dla was takie wyzwanie na koniec tego odcinka, tak. Na początek tego dnia. Takie wyzwanie, aby odciąć muzykę przyjemną dla ucha. Żeby w ogóle pozbawić się takich bodźców dźwiękowych na ten dzień. I na ten piątek bardziej słuchać siebie w środku, tak. niż tych rzeczy, które zwykle nam nadają. Czyli po prostu wyłączyć te powiadomienia.
Mhm. Albo radio w domu, w aucie, po prostu ciszę sobie. Jak najwięcej czasu spędzić w ciszy. Kto podejmuje to wyzwanie, da znać w komentarzu. Tak, podejmuje to wyzwanie ciszy na dzisiejszy dzień. A komu się udało pod jutrzejszym odcinkiem? Nie, bo jutro już jest sobota, nie będzie odcinka. No, poniedziałek. A komu się udało, niech na koniec dnia w opisie napisze tak, udało mi się, udało. Tak, lub z samego rana, nie? Albo jutro z samego rana. Tak. Piotrze, podejmujesz wyzwanie? Tak. Ja też. Zatem do zobaczenia w poniedziałek. Wielkanocny, 5:30. Cześć.